Witam, dzisiaj porozmawiamy o kobietach w Naruto. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy mogliby wydać ten hajs na swoje kobiety, ale na szczęście tego nie robią. Na początek powiem tylko, że ten filmik został zaproponowany przez jednego z moich widzów i chciał on, żebym wypowiedział się na ten temat, odwołując się do filmiku Fuzjonka, także nie płaczcie tam w komentarzach, że już taki filmik ktoś robił inny. Ja przedstawię swoją opinię, choć w większości będzie ona się pokrywała ze zdaniem Fuzjonka. No i jeszcze jedna rzecz, nie musicie płakać, że się do tego filmiku nie przygotowałem, bo w tego typu filmikach właśnie o to chodzi, o to jak się zapamiętało daną postać i jak ją się postrzega. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę, ale kobiety w Naruto, a przynajmniej w większości, są postaciami słabymi. I nie chodzi mi tutaj tylko o siłę, ale też o sposób bycia, tak zwaną fajność i tym podobnie. Wiadomo, każdy ma swoje zdanie na temat tego, co mu się podoba, a co nie. I ja dzisiaj przedstawię wam swoją opinię. Zaczynając od pierwszego Naruto, to mamy chyba tylko dwie silne kobiety. Temari i Tsunade. Temari jako młoda kunoichi jest dużo bardziej brutalniejsza i silniejsza niż pozostałe kobietki w tym wieku. Jest też bardzo inteligentna i po prostu mocna. Osobiście lubię ją bardzo, ma dość ciekawy charakter, umie postawić na swoim, jest zdecydowana w tym co robi i fajnie się wkurza. Później znacznie mniej ją widać, ale nie zmienia to faktu, że została tą samą Temari, którą była od początku. Drugą postacią, tak jak już mówiłem, jest Tsunade. Nie wiem jak na was, ale na mnie zrobiła piorunujące wrażenie. Jednym stryknięciem palca potrafiła wrzucić Naruto hen daleko. Jeśli chodzi o jej charakter, to też jest całkiem ciekawy. Umie tak jak poprzedniczka się wkurzyć i zrobić rozpierduchę wokół. Bez wątpienia jest bardzo mocną postacią i całkiem fajną. W końcu została Hokage. Dalsze jej losy były też fajnie opowiedziane i uwarunkowane jej własnym zdaniem. I niestety to już jest na tyle z pierwszego Naruto, mam wrażenie. Moglibyśmy jeszcze tutaj podpiąć Tayuję, która była w kilku epizodach i Shikamaru miał z nią problem, ale nawet jej za mocno nie liczę, bo była bardzo krótko i zbyt mało o niej wiadomo. Trochę słabo jak na tyle odcinków, 3 kobiety z jakichś 10. I zanim przejdziemy do Shippudena, to chciałbym po części już wyjaśnić, dlaczego tak jest, a przynajmniej wyrazić moją opinię, bo w końcu nie wiem, czy twórca to miał na myśli. Jeśli odniesie się do realnego życia, to póki co wszystko jest ok w Naruto. W końcu w prawdziwości też kobiety są statystycznie słabsze, niższe i zajmują niższe stanowiska. Nic dziwnego, tak po prostu jest i jest to wytłumaczalne. Kobiety są bardziej uczuciowe, interesują się bardziej ludźmi czy wyglądem. No offense, to nic złego i wcale nie znaczy, że każda taka jest, tak po prostu jest zazwyczaj. Właśnie od tego są odstępstwa, a są nimi wcześniej wspomniane kobiety. Chociażby dlatego może być to powód, dlaczego kobiet ninja w Naruto jest mniej, czy są one raczej słabsze od mężczyzn. Nie tłumaczy to wcale tego, jak zostały wykreowane, w sensie takim, że są one niestety zazwyczaj niezbyt ciekawe, lecz ten problem nie dotyka tylko kobiet w Naruto, a większości bohaterów, do czego dojdziemy później. Jeśli chodzi o Shippudena, tutaj już się dużo dzieje, jest to bardzo rozległy sezon, liczy aż 500 odcinków i licząc, że każdy ma 20 minut, daje nam to 166 godzin, czyli prawie tydzień oglądania anime bez przerwy. W tej części filmu po prostu wymienię postacie i krótko opowiem o tym, co w nich jest nie tak lub co jest ok, także zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie nasza ulubienica, Sakura. Chyba każdy wie, jak postrzegam tą postać, w końcu jak to ze mną bywa, lubię narzekać. Tak czy siak, Sakura jako postać jest postacią okropną, ale jest silna. Przynajmniej się stara, działa, cokolwiek robi ze swoim życiem prócz płaczu. Jest też jedną z trzech głównych bohaterów, dlatego musiała zostać rozwinięta. To czy dobrze to zostało poprowadzone, to już kwestia sporna. Moim zdaniem jej rozwój był ok. Stała się użyteczną postacią, co nie zmienia faktu, że jej nie lubię. Nie bez powodu zacząłem od niej, jest ona najtrudniejszą postacią do oceny. Przez to, że jest w drużynie 7, wymaga się od niej najwięcej i porównuje z Naruto czy Sasuke, których nie ma do kogo porównywać. Zostawię ją po środku, jeśli chodzi o postacie. Nie lubię jej, ale doceniam jej siłę. Tyle. Może teraz zajmiemy się kimś przyjemniejszym, czyli Hinatą. Jest to postać ogólnie uwielbiana, całkowicie odwrotnie do Sakury, pomimo tego, że nigdy nie była jakaś silna. I fakt,
Też uwielbiam Hinatę, jest moją ulubioną żeńską postacią. Od zawsze ją lubiłem i jej kibicowałem. W pierwszym Naruto była nieśmiała, ale mi się to podobało. W Shippudenie była już trochę bardziej stanowcza i otwarta. Nie bała się Naruto aż tak, a nawet była w stanie poświęcić dla niego swoje życie. Co tu dużo mówić, Hinata jest postacią o wielkim sercu, bardzo uroczą i ogólnie świetnie poprowadzoną. Jeśli chodzi o jej siłę, to znacznie się rozwinęła od pierwszego Naruto, ale to wciąż nie jest to. Nie jest najlepszą kunoichi pod słońcem, ale jako osoba jest bardzo, bardzo przyjemna. Tenten. Jedyne co mogę powiedzieć przy tej postaci to tylko... Niestety. Tenten została przejechana przez Tira z mordą Kishimoto i nawet nikt nie podbiegł, żeby sprawdzić, czy coś jej się stało. Została osadzona w drużynie typowo ofensywnej. Rock Lee, kurde gość mistrz pro elo PvP do taijutsu, Neji, kozak geniusz pro elo bent, łokieć pięta nie ma klienta, a Tenten se zrzuca kunajami, które od początku w Naruto były syfem. W sensie, powiem wam tak, ja ją lubię, nic do niej nie mam, ale jest dosłownie drewnem w walce, pomimo że mogła być naprawdę mocna. Dodatkowo jako postać też nie jest jakoś bardzo interesująca. Dowodem na to może być chociażby to, że nie jestem w stanie nic z głowy o niej opowiedzieć. Jest po prostu nijaka, ale to nie problem tylko kobiet w Naruto, a Kishimoto raczej przedstawiał świetnie głównie antagonistów. Tenten, Kiba, Shino, po części Choji, Ino, te wszystkie postacie ucierpiały na tym, że je olano. I właśnie teraz porozmawiamy o Ino. I tutaj jest identycznie jak u Tenten. Wiadomo, jeśli chce się pokazać Ino z dobrej strony, można dużo o niej powiedzieć, ale patrząc ogólnie i porównując do reszty postaci, to wypada ona blado. Jej techniki coś tam robią, ale raczej niewiele. Nauczyła się medycznego ninjutsu i oczywiście wraz z poznawaniem tej postaci coraz bardziej zyskuje ona na fajności. A raczej nigdy nie żałowałem, że była pokazywana. Lubię ją, jest dla mnie pozytywną postacią, co nie zmienia faktu, że nie jest jakoś szczególnie interesująca czy po prostu mocna. W końcu jest supportem, nie powinna być jakoś mocna. Ma za to inne zalety w postaci swoich technik, które są unikalne. Karin. Postać całkiem ważna dla fabuły, no może bardziej dla Sasuke. Też ma bzika na jego punkcie jak kiedyś Ino i Sakura przez całe anime, jednak ją lubię. I to jest mega dziwne, bo jestem w stanie pokazać wiele podobieństw do Sakury, której nie cierpię, ale u Karin jest to pozytywne. Pod względem siły nie jest ona mocna, natomiast jest świetnym healerem. Pod względem osobowości ponownie nie ma tego zbyt wiele, ale jest to postać, która pojawia się epizodycznie. Jeśli natomiast miałbym ją zaliczyć do postaci potrzebnych lub niepotrzebnych, to dałbym ją do tych pierwszych. Mimo że jest to druga Sakura, to nie popełniła tych błędów co ona, po prostu nie robiła z nikogo śmiecia jak Sakura z Naruto. I to nie tak, że bronię sobie Karin, a pluję na Sakurę, bo w Sakurze wkurza mnie jej wieczne użalanie się nad sobą i traktowanie Naruto jak gówno, a tak poza tym to jest nawet zabawną postacią. Karui. Jak mam być szczery, to ją tak słabo pamiętam, że aż zastanawiałem się, czy ją tutaj umieszczać, ale postanowiłem, że to zrobię, bo skoro nic nie mogę sobie o niej przypomnieć, to znaczy, że była raczej beznadziejną postacią. I tak to zostawię, idę sobie zrobić popcorn i będę patrzył, jak się bijecie w komentarzach. Kaguya. No cóż, przedtem mówiłem, że Kishimoto świetnie przedstawiał antagonistów, otóż nie tym razem. Kaguya jest nudna i jest mega silna. Zastosowałbym na niej wykres fajności Netflixowych produkcji. Dla niekumatych chodzi o to, że czym postać czarniejsza, tym fajniejsza. I w tym przypadku jestem w stanie się z tym zgodzić. Kolor jej skóry w tym przypadku określa to, jak nieciekawa ona jest. Pomijając już to, że zostało powiedziane, że jest silniejsza niż Madara, a jeśli chodzi o to, jak ludzie ją postrzegają w stosunku do Madary, to nie wiem, czy on dałby jej sobie buty wyczyścić. Shizune. Domyślam się, że w komentarzach mnie zjecie, ale za cholerę nie jestem w stanie nic konkretnego o niej powiedzieć. Jest spokojną i opanowaną kobietą i jest przydupasem Tsunade. I to chyba tyle. Czyli trafia na listę postaci niepotrzebnych. Rin. Znamy ją tylko ze wspomnień. Nie wiemy o niej nic chyba jeśli chodzi o umiejętności, oprócz tego, że miała zadatki na medycznego ninja. Jeśli chodzi o charakter, była przedstawiana jako bardzo miła postać, która troszczyła się o Kakashiego i Obito, a w zasadzie można ją porównać do Hinaty, tylko że nie była taka nieśmiała.
W jej przypadku trafia ona do tych postaci potrzebnych w uniwersum, ale tylko ze względu na Obito i Kakashiego. Jako postać niezależna nie miała okazji nic pokazać i nie była potrzebna. Kushina. Dobra postać, jednocześnie kobieta o wielkim sercu, jak i temperamencie. Do tego była naprawdę silna, była Jinchuriki Kyubiego i posiadała potężne techniki z łańcuchami, którymi mogła bez większych problemów unieruchomić nawet ogniastą bestię. Jest postacią dobrą, ale bez fajerwerków. Zostało powiedziane, że jest super mocna, ale nie zostało to niestety za bardzo pokazane. Conan. Kolejna bardzo kontrowersyjna postać na mojej liście. Dlaczego? Otóż jak dla mnie Conan nie była postacią potrzebną. Lubię ją, ale jest dość niewyrazista, banalna, nieciekawa. Tak ją zapamiętałem. Jej techniki z kartkami wyglądają fenomenalnie, jednak tak jak już wcześniej powiedziałem, nie robi ona zbytnio czegokolwiek poza byciem wakacki. Jeśli chodzi o siłę, jest naprawdę mocna w porównaniu do innych kobiet dotychczas. Terumi Mei. Jest to potężna kobieta, która stawia na swoim. W końcu jest Mizukage. Wspominam ją dużo lepiej nawet niż Tsunade, która jest postacią, która pojawia się dość często i jest zdecydowanie z nami dłużej. Nie będę tutaj się dużo rozpowiadał, uważam, że Mei jest bardzo silną i bardzo wyrazistą postacią, która trzyma się swojego zdania. Dla mnie jest ona dobrą postacią. Anko. Miała jakieś swoje krótkie momenty w pierwszym Naruto i to tyle, co z tej postaci zostało. Poza tym, że okazało się, że chyba umie techniki klanu Akimichi. Kurenai jest chyba najgorszą żeńską postacią ever, nic o niej nie można powiedzieć, a była z nami od początku. Bardzo nieciekawa i tak naprawdę przydała się chyba tylko po to, żeby urodzić dziecko Asumy, które może coś tam w przyszłości pokaże. Podsumowując, większość kobiet w Naruto rzeczywiście jest średnio przedstawiona, ale tylko niektóre z nich mogłyby być usunięte i nic by się zbytnio nie zmieniło. Tak jak Conan, Shizune, Kurenai, Tenten czy nawet Kaguya. To są postacie kompletnie nieprzydatne fabularnie, choć część z nich nawet lubię. Niestety Kishimoto albo nie wiedział, jak przedstawić te babki w jakiś rozsądny i logiczny sposób, albo uznał to za niepotrzebne, a szkoda. Siła tych kobiet jak dla mnie nie ma zbytnio tutaj żadnego znaczenia, bo można być silną postacią z gównianym backgroundem jak Kaguya, a można być słabą postacią, która jest dla większości wspaniała jak Hinata, ale to jest zdanie na temat, czy postać jest fajna czy nie. Jeśli chodzi o bycie ninja, to zdecydowanie większość kobiet przedstawionych się na niej nie nadaje. To o czym tutaj jeszcze mówiłem to, że to nie jest domena tylko kobiet w Naruto, że są one przedstawiane po prostu kiepsko. Jest masa takich postaci, jak wcześniej wspomniani panowie, czyli Kiba, Shino czy Choji. Problemem jest to, że kobiet jest znacznie mniej w anime i widać aż za mocno ten kontrast. Bo bądźmy szczerzy, jeśli myślimy o Naruto jako anime, to widzimy Naruto, Sasuke, Madarę, Tobirame, Hashirame, Kakashiego i wiele, wiele innych męskich postaci. I to by było na tyle w tym odcinku, zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12 na kolejny. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!